Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj sporo nowości kosmetycznych, kolorówka i pielęgnacja. Ostatnio kupiłam sobie kredki, czyli pomadkę w kredce z Golden Rose i bardzo one mi się spodobały, więc jeszcze raz odwiedziłam stoisko właśnie Golden Rose i kupiłam sobie kilka jeszcze produktów. Odżywkę, którą cały czas zachwalacie i polecacie mi, a właśnie odżywka do paznokci, ta czarna, nie wiem czy są inne, ale pamiętałam, że mam kupić tą czarną, także ją kupiłam, jeszcze jej nie używałam, odstawię na razie tą z Eveline 9 w 1, przez kilka lat ją używałam, więc myślę, że może trzeba coś innego dać paznokciom, więc ją sobie kupiłam. Kupiłam także eyeliner w żelu, ale wzięłam sobie brązowy, bo nie zawsze czarna kreska wygląda dobrze. No i zobaczymy, jak on się będzie sprawował. Bardzo podobny jest do tego z Maybelline. Także ma tutaj tą końcówkę, gdzie jest schowany pędzelek. Nie wiem, czy on nie będzie nawet lepszy od tego, którego zresztą nigdy nie używałam, który był dołączony do tego z Maybelline, do żelowego, ale zobaczymy, może ten się sprawdzi. I kupiłam dwie nowości. Jeśli chodzi o nowość do ust, to są pomadki matowe w płynie. I właśnie kupiłam sobie jedną z nich, bo chciałam wypróbować. Mam ją dzisiaj na ustach. To jest ten najjaśniejszy kolor, czyli jedynka, jeśli dobrze pamiętam. 01, tak. Także wzięłam ją sobie. Na razie nie wiem, co sądzić, bo dosłownie od kilku godzin, dwie godziny mam ją na ustach i zastyga rzeczywiście na mat. Ja nie przepadam za matowymi pomadkami, ale pomyślałam sobie, dobrze, spróbuję, więc wzięłam ten kolorek. Nie jest zły, jeśli chodzi o kolorystykę, to on mi nawet odpowiada, ale już widzę, że może muszę się nauczyć też aplikacji, bo nie jest to równa warstwa i no nie wiem, co o niej jeszcze sądzić. Może trzeba na nią, pod nią położyć także pomadkę ochronną, bo wydaje mi się, że będzie dosyć mocno przesuszać usta. I coś, z czego się bardzo cieszę i już to dwa razy próbowałam, to są takie konturówki do brwi, kredki do brwi, które bardzo przypominają mi te od Anastazji Beverly Hills. I te także miałam jeszcze Archery, chyba jeśli dobrze pamiętam, Soap & Glory. Bardzo fajne kredki, jest sporo kolorów. Sama kredeczka jest mikroskopijna, naprawdę nie pokażę Wam jej, bo jest tak precyzyjna i to mi się bardzo w niej podoba. Miałam problem z dobraniem kolorów. Jest tam ich kilka, chyba 6-7, nie pamiętam. Musiałam wziąć 3 kolory, na dole Wam napiszę, jakie wybrałam. No i łączę tutaj na początek, daję tą najjaśniejszą, później pod koniec brwi ciemniejszą. Podoba mi się, jak one rozprowadzają się tu na skórze między brwiami. A kiedy ją próbowałam w sklepie, wydawała mi się bardzo twarda. Taką nie jest. Nie jest to też bardzo miękka kredka. Bardzo fajnie się ją nakłada i też niezły jest ten grzebyczek, który tutaj ma z drugiej strony, czyli automatyczna kredka z jednej, no i grzebyczek z drugiej. Bardzo mi się podoba efekt i no tylko, że miałam dosyć duży problem z kolorem, bo był czarny, później bardzo, bardzo ciemny brąz, a później nie było takiego jaśniejszego grafitu. Wolałabym, żeby to było coś takiego pomiędzy czernią a brązem, ale też nie za ciemne. Czegoś takiego nie znalazłam. Następne kolory już były takie troszeczkę brązowo-rudawe, ale całkiem nieźle to na moich brwiach wygląda i w sumie pomiędzy moimi czarnymi brwiami to gdzieś tam się zlało. Także bardzo się cieszę z tych kredek. Mam nadzieję, że tak będzie jeszcze w kolejnych
dniach i miesiącach. Oczywiście kupiłam Sedgwick, to jest mój ulubiony top coat na paznokcie i zawsze go muszę mieć. I ostatnia rzecz z kolorówki to jest paletka Kat Von D. W końcu do mnie dotarła. Niewiele jeszcze o niej mogę powiedzieć. Kartonik, pudełeczko, opakowanie przepiękne, kolory cudowne i to jest ta paletka z matowymi cieniami i wszystkie kolory, tutaj, które tutaj są, to są po prostu moje kolory, ja je uwielbiam i bardzo dobrze się w tych kolorach też czuję. Trzy bazy i do każdej z baz trzy cienie, oczywiście wszystko można mieszać. Pigmentacja jest zabójcza, ja jeszcze z taką pigmentacją się nie spotkałam. I tak jak mówię, wszystkie cienie są matowe. Dwa razy robiłam sobie makijaż, taki dzienny i taki bardziej wyjściowy. Cudownie się cienie rozcierają, w ogóle się nie osypują. Są dosyć miękkie, jak dotykałam je pędzlem, to tak troszeczkę mi się tu pyliły, ale może też trzeba tak delikatnie tym pędzlem operować w tych cieniach. No, jeszcze się nią nie zachwycam. Podobają mi się wszystkie kolory i rzeczywiście do mnie pasują. Ale czy Makeup Atelier Paris, te paletki z pięcioma cieniami, czy z sześcioma, to nie jest coś podobnego? Nie wiem, muszę to jeszcze dokładniej sprawdzić. Dostałam tę paletkę, cieszę się, że jest w mojej kolekcji paletek. Oczywiście będę Wam dawała znać, jak dalej się ma sprawa z tymi cieniami. I ostatnie rzeczy to będzie pielęgnacja. Jak wiecie, ja skończyłam serum 20% z Obagi, ale pomyślałam sobie, że jeszcze jednak potrzebuję tej witaminy C i wzięłam sobie tym razem z Dermo Future regenerująca kuracja z 30% witaminą C. Oczywiście ona jest znacznie tańsza od tej z Obagi. Nie wiem, jak będzie się sprawowała, no ale zobaczymy. Jest mocniejsza, więc mam nadzieję, że i działanie będzie lepsze. Ja już praktycznie nie mam przebarwień, więc teraz tylko ochrona przeciwsłoneczna, ewentualnie co drugi dzień będę sobie to serum z tą witaminą C nakładać na twarz. Najczęściej robię to na dzień, delikatną warstwę, później jakiś kremik i oczywiście ochrona przeciwsłoneczna, bo już słońce wychodzi, pięknie świeci, więc trzeba na to uważać. I jeśli chodzi o walkę z ewentualnymi przebarwieniami, które gdzieś jeszcze mogły zostać na mojej twarzy, to tutaj dostałam emulsję, która ma walczyć właśnie z tymi plamami pigmentacyjnymi. Forever Light Creator i to jest takie mleczko, które możemy nałożyć sobie pod krem. Ja będę stosowała jeszcze na razie nie, bo mam z Estée Lauder też bardzo podobne serum. Jak tylko tam to skończę, to będę sobie nakładała ewentualnie na noc. Nigdy, to jest Yves Saint Laurent i ja nigdy tego nie miałam, a że dostałam to po takiej korzystnej cenie, więc kupiłam, bo cena mnie zachęciła. I podobnie rzecz się ma z kremem z Lancome i to jest nowość i mówi się o tym kremie, że to jest najmocniejszy krem, który produkuje firma Lancome i to jest krem, który jest naładowany komórkami macierzystymi. Jest ich tu kilka milionów w samym słoiczku, jeśli dobrze pamiętam. Wszystko Wam podlinkuję, to poczytacie sobie o nim. Ja go już zaczęłam używać naprzemiennie z innym kremem. No, ja lubię kosmetyki z Lancome, lubię ich konsystencję, ich działanie. Ja to widzę, czuję. Nawet jak nakładam krem na twarz, to ja po prostu czuję jego działanie. No i mam nadzieję, że też zobaczę jakieś pozytywne efekty tego kosmetyku. Także fajnie, że mogą sobie te kremy naprawdę w takich konkurencyjnych cenach dostać.
I moja widzka Ewa przysłała mi maseczkę, regenerującą maseczkę z firmy Heliotrop. To jest organiczny, naturalny kosmetyk. Jeszcze jej nie próbowałam, to chyba jest niemiecka firma. To jest taka miniaturka, ale myślę, że co najmniej na dwa razy. No nie, chyba tylko na raz mi wystarczy. A więc na pewno, jak tylko skończę porządki, pieczenie, gotowanie, nałożę sobie tę maseczkę, żeby moja trochę skóra tuż przed świętami zregenerowała. I to wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. To wszystko, co ostatnio sobie kupiłam w ostatnich tam dwóch tygodniach. Golden Rose pielęgnacja trochę wcześniej już u mnie była. I cóż, chciałam Wam życzyć na koniec wszystkiego dobrego na święta, takich słonecznych właśnie świąt, rodzinnych, wesołych, aktywnych też. Ja wybieram się, już planuję spacery, które będę odbywała, bo wiem, że będzie piękna pogoda. Więc wszystkiego najlepszego i oczywiście dużo zdrowia, wszystkiego, czego sobie tam życzycie na te święta. Bardzo, bardzo serdecznie Wam tego życzę. To wszystko, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!